Dobry wieczór. Nazywam się Jim Murphy. Sierżant Jim Murphy. Chciałem od razu powiedzieć, że nie mam nic przeciwko bezdomnym. To są tacy sami ludzie jak my. Tyle, że nie mają domów. Osobiście spotkałem bardzo wielu kulturalnych bezdomnych, często z wyższym wykształceniem, i mogę stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że są to tak samo dobrzy Amerykanie, jak wy i ja. Żeby być fair, mówię od razu, że to dotyczy nie tylko Amerykanów. Tak samo jest z bezdomnymi przedstawicielami innych narodowości, którzy szukają wolności, albo chcąc lepiej żyć, czy więcej zarabiać, osiedlili się na nowojorskich dworcach autobusowych, ulicach i w parkach. Oni też kochają swoją przybraną ojczyznę Amerykę i wdzięczni jej są za wszystko, co dla nich zrobiła. 2 lata temu na przykład patrolowałem Lower East Side. No i szła demonstracja radykałów, którzy protestowali przeciwko wojnie w Iraku. Szli pierwszą aleją, potem skręcili w 7 ulicę, no i w stronę Thompson Square Park. I jak zawsze palili amerykańską flagę. Bardzo dużo. I zaczęli być agresywni wobec mnie. Bardzo agresywni. Ale wtedy z Thompson Square Park wyszli nowojorscy bezdomni. Głodni, brudni, ale pełni entuzjazmu. Chorzy na AIDS, cholerę, syfilis, gruźlicę. Jakie tylko choroby wymyślicie, to oni je mają. Ale mają w sobie też patriotycznego ducha. Zaatakowali radykałów, odbili im gwiaździsty sztandar, ugasili to, co z niego jeszcze zostało, rękami, szmatami, czym mogli, tym gasili i powiesili nad parkiem. I choćby za to, ja ich szanuję. I inni policjanci też ich szanują. W każdym razie ogromna większość policjantów. Całkiem sporo policjantów. Ja nie mówię, że między bezdomnymi a nami nie ma nieporozumień. No, nie mogę powiedzieć, że nie ma, bo są. Ale ci ludzie mają kompletnie popieprzone poczucie czasu. My myślimy, co będzie za 10 lat. A oni myślą, co będzie za godzinę, tak? My na przykład śpimy w nocy. Bo to normalne. A oni śpią w dzień, bo uważają, że to bezpiecznie. No i jeżeli potem nie są całkiem schizo, to w każdym razie słabo kontaktują. No dobra, dobra. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że bardzo wielu uczciwych ludzi, takich jak wy i ja, stara się jakoś tych bezdomnych postawić na nogi. Zachęcić ich do pracy. No to się oczywiście nie zawsze udaje. Szczerze mówiąc, to się prawie nigdy nie udaje. Ale jak już się uda, to się ma prawdziwą satysfakcję. Był taki jeden bezdomny na Columbus Circle. Leżał na chodniku, śmierdział i do nikogo się nie odzywał. Ja do niego mówię. A on nic. Aż tu nagle, jednego dnia, tak się jakoś na mnie dziwnie popatrzył. Otrząsnął się i zaczął handlować używanymi książkami przy Central Parku. Tam zawsze jest paru homelessów, którzy handlują używanymi książkami. Ale ten facet miał pomysły. On miał w sobie zakodowane amerykańskie poczucie biznesu w jajach. Oni wszyscy rozkładali te swoje książki na ziemi, na gazetach, na plastikowych torbach, a on zorganizował sobie krzesło i zbił budę z desek. I sprzedawał nie tylko tam Screw Magazine, czy pedalskie poradniki, czy Playboya, ale książki, prawdziwą literaturę. Takie grube. Sam osobiście od niego kupiłem Psy Wojny Forsyta i chcę wam powiedzieć, że gdyby nie reszta tych zazdrosnych skurwysynów, którzy udusili go i wrzucili jego trupa do rzeki, to on do dziś miałby już mieszkanie. Ja się staram namawiać bezdomnych, żeby się wprowadzali do schronisk. Jest od cholery schronisk dookoła. Jak się mówi, że miasto nic nie robi dla bezdomnych, to ja się pytam, a schroniska? Ale bezdomni nie chcą. Mówią, że się boją. Czego się do jasnej kurwy bać? Tłumaczę takiemu, że ilość gwałtów, morderstw, kradzieży w schroniskach nie jest wcale dużo większa niż na ulicy. A będziesz siedział pod dachem. A to on mnie pyta, a co ja z tego będę miał? A dlaczego? Dlaczego? Dlatego, żebyś był cywilizowanym człowiekiem. Żebyś mógł korzystać ze zdobyczy kultury. Żebyś miał możliwość włączenia telewizji. A on mnie znowu pyta, a dlaczego? Dlatego, że życie jest krótkie. Żebyś sobie mógł powiedzieć, kiedy będziesz umierał, no bo wszyscy kiedyś musimy umrzeć, a on mnie znowu pyta, a dlaczego? A co on se do kurwy nędzy myśli, że co to jest? Kurs egzystencjalizmu? A ja nie wiem dlaczego! Ja nie jestem filozofem!
Ja pracuję w policji. Przepraszam. Tak! Tak, tak, tu Murphy, zrozumiałem! Czarna chmura, zrozumiałem! Przepraszam, muszę lecieć. Mamy burzę na 11 ulicy. Przepraszam.